Wprowadzanie tzw. uchwał krajobrazowych idzie w kolejnych polskich miastach dosyć opornie. Chociaż może nawet nie samo wprowadzanie, co późniejsze egzekwowanie. A reklamy, banery czy billboardy bardzo psują krajobraz i zasłaniają często piękną architekturę. Kolejnym miastem, które chce uporządkować chaos reklamowy, jest Jastrzębie-Zdrój. Karolina Komada. Większość polskich miast ma ten sam problem. Nawet jeśli są w nich atrakcyjne miejsca czy architektura, to często są przesłonięte różnego rodzaju reklamami. Nie przeszkadza mi to. Wręcz podoba mi się to, bo jest kolorowo. Idzie poczytać, gdzie co jest, na jakiej ulicy, tym bardziej, że nie znam Jastrzębia jeszcze dokładnie. No i tak przeczytam, że tam studio, czy tam apteka, czy coś jest tam, czy tam. Takie głosy są jednak w zdecydowanej mniejszości. Jednak fajniej by było, jakby było bez tych reklam. No, człowiek przychodzi sobie gdzieś tutaj odpocząć, pospacerować. Wiadomo, w telewizji tych reklam też jest w miarę tam dużo, także myślę, że jednak gdzieś tak mniej ograniczona ilość byłaby fajnie. Jest ich dosyć sporo, jeśli chodzi o nasze miasto. Natomiast z tego, co obserwujemy, już poczyniły się działania w stosunku do ograniczenia tych reklam, dlatego mamy nadzieję, że rzeczywiście to troszeczkę zniknie z naszego otoczenia. Rzeczywiście działania zostały podjęte, choć na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. Przez kilka lat urzędnicy pracowali nad tak zwaną uchwałą krajobrazową, która pozwala szczegółowo uregulować kwestie umieszczania reklam. Uchwała reklamowa, którą chcemy w najbliższym czasie przyjąć, przedłożyć Radzie Miasta, najpierw podlega konsultacjom, wyłożeniu i kolejnym wniesieniu kolejnych uwag, a przede wszystkim zależy nam na tym i taki cel ma właśnie ta uchwała, aby uporządkować przestrzeń architektoniczną przede wszystkim w dzielnicy Zdrój i w centrum miasta. Uchwała reklamowa w Jastrzębiu dotyczy trzech elementów: szyldów i reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Dla każdej kategorii będą inne okresy przejściowe, w czasie których trzeba będzie dostosować się do nowych przepisów. Ogrodzenia i obiekty małej architektury istniejące w dniu wejścia uchwały reklamowej nie będą wymagały okresów dostosowawczych i dostosowania do nowych warunków. Natomiast reklamy i szyldy są w trzech etapach: 3-letnim, 4-letnim i 5-letnim. Na pierwszy rzut po przyjęciu tej uchwały reklamowej będziemy przyglądać się szyldom i reklamom w dzielnicy Zdrój, w drugiej części reklamom i szyldom w centrum i w pozostałej części miasta. W województwie śląskim uchwały reklamowe funkcjonują już m.in. w Mikołowie, Wiśle czy Sosnowcu, w tym ostatnim mieście właściwie tylko na papierze. Miasto przyznaje, że przez trudny okres pandemiczny przedsiębiorcy nie dostawali dodatkowych opłat za nieprzestrzeganie przepisów. Teraz dostają po głowie z kolei od polskiego rządu i są na nich poważne obciążenia też finansowe, więc nadal mają taryfę ulgową, chyba że są w trakcie wymiany tego szyldu albo rozpoczynają działalność, to wtedy muszą już stosować nasze standardy zapisane w uchwale. W Jastrzębiu-Zdroju mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem uchwały do 20 listopada, natomiast uwagi mogą składać do 4 grudnia.